każdy miesiąc jest majem. Nie każda chwila jest łatwa. Nie każdy dla nas jest przyjacielem, lecz dla wszystkich najbardziej jest bliskie słońce, które kolor ma zieleni. Tam właśnie pierwszy raz mnie pocałował. Była to moja w tym najpiękniejsza chwila, którą spędziłam z chłopcem i do tego, którego lubię, i to bardzo lubię. Prawie dokładnie 3 lata, od kiedy nie ma z nami Jurka Ridana. Natomiast myślę, że to 70-lecie Nowej Huty to jest właśnie świetna okazja, żeby pokazać filmy Jerzego. Na otwarcie poleci film szczególny, to jest film Spacer. Główną rolę w tym filmie zagrała moja mama. Wózeczku woził kamery, woził cały sprzęt z książeczką w ręce. Uczył się tej kamery, uczył się robienia filmu. No i ostatnio od tej pory zaczęła się nasze jakby wspólne życie. Tata zawsze mówił, że gdzieś tam ma schowany jakiś taśmy filmowe, do końca nie wie gdzie, że jest magiczna szafa w Nowochódzkim Centrum Kultury, magiczna szafa, w której są filmy z Amatorskiego Klubu Filmowego. Wiesz, tu Aleja Róż, pochody ludzi poprzybieranych, roześmianych. Myślę, że tam połowa huty się mogła rozpoznać, bo tam setki ludzi. Tata był, wiesz, w zasadzie on żył Nową Hutą, wiesz, bo to było jego miejsce. Z wielką przyjemnością oglądam te stare filmy z AKF-u, które dobrze pamiętam. Realizacje, nasze przygody, zdjęcia. Jak wysoko, jak daleko. Spał na ziemi, na kurce i powoli tak się dorabiał. Robił zdjęcia, jeździł do Krakowa, fotografował na rynku. Ktoś tam mu pożyczył powiększalnik. Jak Państwo teraz oglądają ten cudowny, wielki film, to znaczy Róg Marksa i Obrońców Krzyża, widzimy, cośmy zyskali. Skoncentrowali swoją złość, swój żal, swój ból na dewastowaniu dzielnicowej rady. No w ogóle, gdzie się kto im nawinął, no to był bity, był katowany, był aresztowany, w samochody ładowany. Wbrew temu, co mówi tytuł naszego przeglądu, czyli Jerzy Ridan, dokumentalista Nowej Huty, i wbrew temu, co sami sobie tak naprawdę o tym myślimy, no Jurek robił również filmy Nowej Hucie niepoświęcone. Mówię chłopakom, chłopaki, lecą ostre kule, żeby uważali. Był potężny huk, nie można było rozróżnić pojedynczych strzałów. W pewnym momencie spostrzegłem, że parę metrów przede mną jeden z kolegów górników upadł na ziemię. Zabili mi ojca. Nie mam nic więcej do powiedzenia. Górnicy z kopalni Wujek uznali, że to jest jeden z najważniejszych filmów opowiadających o tamtych wydarzeniach, że najbardziej ich poruszył i najbardziej trafił jakby w sedno sprawy. A ci, co nie będą się chcieli podporządkować, to my się bardzo łatwo z nimi pożegnamy. Na naszej budowie pracuje obecnie około 2000 ludzi. Możemy zatrudnić dużo więcej. Ja tylko na chwilę. Ale ten z tym filmem też miał problemy, bo on tam jest taki trochę przeciwko jakby ustrojowi. Tata musiał tam robić poprawki i nie chcieli mu zaliczyć tego filmu. Aha, tak. Idź spać. Jak powiedziałem, idź spać. Myślałam, że
czymś mogę pomóc. Proszę Państwa, Jurek zostawił po sobie 70 filmów dokumentalnych i jeden film popularny. Sonata Marymącka, ale może po prostu wydawało mu się, że to, co zawsze pisał Chłasko, że w gruncie rzeczy to może było blisko dokumentu. Wyskakuj! Ważną zaletą tego filmu w moim odczuciu to jest ogromny udział wielu bardzo dobrych, znaczących aktorów. I to nawet w bardzo małych, epizodycznych rolach. Zresztą zwróćcie Państwo uwagę, w jak sprytny sposób Jurek zrobił przejście między tym młodym bohaterem, a tym bohaterem już starszym. W Luszcze to się odbywa. Dokumentacja, która została, to bliskie spojrzenie na płytę jest jedyne w swoim rodzaju. I naprawdę, gdyby nie było Jurka, gdyby nie było tej niesłychanej, absolutnej wierności tej dzielnicy, tej fascynacji, tego właściwie, tej miłości. Całą swoją osobowością potrafił otulać ludzi. Oni będą nadal nosić to piękno, które podarował nam Jerzy.